Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii Spirit Hunger Termina, czyli z drugiej części waszej ulubionej serii. No i tak jak wam mówiłem moi drodzy, stosunkiem większości głosów, jedynkę, będziemy sobie jeszcze przechodzić, kończyć na streamach. Ja ogólnie ze streamem mam taki problem, że streamy poświęcają całą moją uwagę i muszę być po prostu wolny w danej chwili. Dlatego rzadko robię streamy, ale teraz postaram się troszeczkę to pozmieniać i delikatnie rzecz biorąc robić je częściej. I oczywiście o tych streamach będziemy sobie przychodzić tą jedynkę. Na pewno to nie będą jakieś tam, nie wiem, codzienne streamy i tak dalej, ale myślę, że może raz w tygodniu postaram się coś takiego dawać zrobić. Ewentualnie raz na 2 tygodnie, bo ja pracuję w systemie zmianowym, więc niestety raz mam na pierwszą zmianę, raz na drugą, więc streamy raczej o godzinie 10 was też nie interesują. Mówię o 10, a w sumie 10 rano i 10 wieczorem. No chyba, że was interesują w tygodniu takie streamy, to jest spoko. Jednakże, wracając do dwójki, historię mniej więcej z jedynki znamy, wiemy jak się skończyła, wiemy, że nasza dziewczynka jest już, czy jest w tej chwili już bogiem lochu strachu i głodu. I Kahara, co się stało z Kaharą, bo w teorii tego nie wiemy do końca, co się z nim stało, czy on został zabity, czy nie. Ale biorąc pod uwagę czas, gdzie dwójka jest rozgrywana, no to raczej już na pewno nie żyje. No bo jakby nie patrzeć, to już są takie czasy współczesne, już występuje kolej i tak dalej. Więc no, wydaje mi się, że to czas jest delikatnie, bardzo w przód. Więc dobra moi drodzy, jedynka, streamy, dwójka, odcinki, nie spieszymy się z dwójką tym razem. Tak jak z jedynką. Dwójkę zaczynam na całe szczęście jako jeden z niewielu na YouTube, więc cieszę się, że mogę zainteresować większość ludzi tym. Oczywiście tłumaczenie i brak cenzury jest tutaj zapewnione dla was, więc się nie martwcie o tym. Będę tłumaczył wam wszystko, czytał na bieżąco. No i co? No i chyba zaczynamy, nie? Zaczynamy. Brak cenzury. Co do save'ów jeszcze zobaczymy, bo nie wiem na jakiej zasadzie będzie rozgrywana dwójka. Ponadto, tutaj już widziałem, że mamy naprawdę masę postaci. Występuje tu aż 8 postaci w bardzo różnym systemie wiekowym, począwszy od 18 lat do 30 chyba 2, tak, 32. Maksymalnie ten Yellow Mage, właśnie, Yellow Mage. Osoby, które oglądały jedynkę, wiedzą, że żółci magowie występowali już w Firenhanger, to jest bardzo ciekawe. Ale wiecie co, ogólnie mamy tutaj tak, jakiegoś ex-soldiera, czyli jakiegoś byłego wojskowego, mamy okultystę, doktora, mechanika, żółtego maga, botanika, boksera zapaśnika i journalistę. Journalista jest taki reporter, coś takiego. I ogólnie, ja wiem, że powinniśmy zaczynać od pierwszej osoby, czyli od tego ex-soldiera i tak dalej, możliwe, że powinniśmy iść w przód. W ogóle tutaj ta osoba bardzo mi kogoś przypomina, tylko nie wiem kogo. Mniejsza. Ale ja bym zaczął w ogóle tą serię od tej dziewczynki, bo ta dziewczynka występuje już na samym początku, że tak powiem, tej gry. I ona chyba z kimś jeszcze tam jest. Z jakąś osobą właśnie w takim zielonym kubraczku. Wydaje mi się, że to jest ex-soldier, ale mogę się mylić. Tak więc zacznijmy sobie może od okultystki w wieku 18 lat. I przeczytajmy, co ona ma tam do zaoferowania, jakie jest info o niej. Okultystka koncentruje się na kreatywnym wykorzystywaniu nieziemskich mocy. Choć nie jest tak silna, jeśli chodzi o szkodliwe i ofensywne umiejętności, jej zdolności są niemniej imponujące, gdy są odpowiednio wykorzystywane. I ona mi przypomina takiego Enkiego, nie wiem czemu. Być może jestem w błędzie, ale zobaczymy. Weźmy sobie oczywiście okultystkę. Marina. Nasza okultystka nazywa się Marina. Idąc naszym tutaj tokiem, to będzie oczywiście Dark Marina. Standardowo. I tym razem nie zagramy sobie na Easy Mode, tylko na Fear and Hunger Mode, czyli na normalnym trybie. Czy chcemy skipować historię postaci? Oczywiście, że nie.
Gojący dźwięk torów kolejowych. Nie jesteś przyzwyczajony do tak cichej i spokojnej atmosfery. Nie możesz powstrzymać się od błądzenia myślami. Wspominasz, co doprowadziło cię do tego punktu w życiu. Urodziłaś się w kościele Almer. Przez wiele pokoleń twój ród brał udział w najbardziej niegodziwych rytuałach tylko po to, by udobruchać bogów zapomnianej epoki. Almer. Ciekawe. Życie mrocznego kapłana jest okrutne. Nawet jeśli współczesne czasy przeoczyły najbardziej archaiczne i starożytne rytuały. Życie mrocznego kapłana zaczyna się i kończy w pełnym oddaniu starszym bogom. W kościele nie ma miejsca dla samego siebie. Twoja matka miała inne plany wobec ciebie. Nie chciała, abyś podążała ścieżką, która spotka każdego pierworodnego syna w kościele. Kiedy więc w końcu poinformowała ojca o twoich narodzinach, powiedziała mu, że w domu urodziła się córka. Byłaś odpowiednio ubierana. Twój odległy i często nieobecny ojciec nie miał pojęcia o pierwotnej naturze rzeczy lub po prostu zaprzeczał temu, co miał przed oczami. To jest koleś, to jest facet. W obu przypadkach temat nigdy nie został poruszony. Jesteśmy po prostu... To jest chłopak, to jest mężczyzna. Po prostu matka nie chciała, żeby pierworodnego syna poświęcili pewnie w jakimś rytuale, przynajmniej tak to rozumiem w tej chwili. Gdy trochę podrosłeś, również tego nie kwestionowałeś. Czyli ja już teraz będę mówił po prostu jako facet, nie? Wszystko wydawało się naturalne, więc kogo to obchodzi? Dorastałeś na cmentarzu kościelnym w mieście Pre-Evil, czyli przed tym złym. Naukę religii rozpocząłeś w dość młodym wieku. Miałeś możliwość wyboru studiów, które chciałeś podjąć. To jest zupełnie niespotykanego. Jeśli byłeś pierworodnym synem mrocznego kapłana, studiuj okultyzm, alchemię albo magię krwi. No, dzisiaj sobie zacznijmy od okultyzmu. Nauczyłeś się engrave. Co znaczyło engrave? Zaraz zobaczę. Engrave. Grawerowanie? Okazało się, że masz wielki talent jako okultysta i powoli nawet święte miasto Watykan i jego Ministerstwo Ciemności dowiedziało się o twoich wyczynach. Zaproponowano ci stypendium w Watykanie, abyś mógł dalej się kształcić. Przyjąłeś tę ofertę bez wahania. Sam pomysł ucieczki od protekcjonalnego i upartego ojca wystarczył, by podjąć decyzję, nie wspominając o oczywiście korzyściach, jakie Watykan miałby do zaoferowania. Twoje rodzinne miasto nie było raczej tętniącym życiem metropolią. Twoja matka była z ciebie bardzo dumna. Zawsze była. Z drugiej strony ojciec wydawał się o ciebie zazdrosny. Twój ojciec zawsze był antagonistycznie nastawiony do ciebie i twoich poczynań. Nie byłeś pewien, czy ma to coś wspólnego z twoim pochodzeniem, czy też jest coś jeszcze, co pozostało niedopowiedziane. W Ministerstwie Ciemności w Watykanie, podczas ceremonii inicjacji, wszyscy nowi uczniowie musieli wybrać starszego boga, którego wpuścili do swojego wnętrza. Kogo wybrałeś? Grogorod, Sylwian, Almer, Bóg Księżyca. O kurcze, no, Pocket Cat, Dwinuszka, Bóg Strachu i Głodu. Kurde, ile tu jest rzeczy, ile tu jest rzeczy. Hmm.
Wziąłbym Rogorota z sentymentu, Almer z rozsądku, The Moon God z ciekawości i Boga strachu i głodu. W sumie, no, nie wiem z czego, po prostu. Zabrakło mi argumentów. Kurde, no, nie wiem. Dobra, Bóg strachu i głodu. Twoje zauroczenie wspomnianym Bogiem znacznie wzrosło. Wszystko szło dobrze, dopóki pewnego dnia nie dostałeś listu z domu. Napisał go twój ojciec. To było bardzo dziwne. Nie miałeś z nim żadnego kontaktu od czasu wyjazdu. List informował o śmierci matki. Słowa były zimne i pozbawione współczucia. Próbowałeś dodzwonić się do domu, ale centrala telefoniczna nie mogła połączyć się z żadnym telefonem na obszarze Pre-Evilian. Pre-Evilian, będę po prostu mówił. Mówił. Blablabla. Język się uklącze. Podejrzewałeś, że twój ojciec miał z tym coś wspólnego. Zawsze miał zbyt dużą obsesję na punkcie magii krwi i dowiedziałeś się, że było zbyt wiele rytuałów, które wymagały krwi twoich bliskich, aby zadziałać. Nie było innego wyjścia. Trzeba było przygotować się na powrót do domu, Pre-Evil. Jak przygotowałeś się na podróż? Zapakowałeś medycznego dobra. Wziąłeś coś do czytania. Ewentualnie dużo jedzonka. Czytanie. Skin Bible. Krogorot. Otrzymujesz Biblię z kurowania, skóry Krogorota. Skórzaną Biblię. No, to jest skórzana Biblia. Nieskórzana. Nieskórna, o tak. Nieoskurowana. Ile czasu minęło? Wydaje mi się, że całe życie, odkąd opuściłeś miasto. Chcesz zapisać historię swojej postaci? Oczywiście, że tak. Tak, nieskończona ilość save'ów. Tak. Dziękuję, czyli muszą być save'y. No to w dwójce spędzimy masę czasu, to wam mogę obiecać. Czy chcesz skipnąć intro? Nie. Poszliśmy spać. Co to? Czujesz się, jakby ktoś na ciebie patrzył, gdy spałeś. Możemy się ruszać. W ogóle, wiecie, co mi bardzo przypominał ten znak, który ta dziewczynka narysowała? Silent Hill. Ja, będąc małym brzdącym, czy małym brzdącym, no takie mały już nie byłem, bo już byłem, miałem 16-17 lat. Miałem PSP. I pamiętam, że Silent Hill. Ja nie grałem ogólnie w dwójkę i tak dalej, więc może też to nadrobimy, ale. Homecoming był na PC-ty. Silent Hill, jakiś inny Silent Hill, pamiętam, że był właśnie na PSP. Ja się tak w niego zagrywałem. Boże, ile godzin spędziłem na tym Silent Hillu. To jest coś po prostu pięknego. Dobra. Stos walizek został tu pozostawiony bez nadzoru. Oczywiście nie możesz nic wziąć z niego, tak? Drzwi się nie chcą otworzyć. Wydają się być zamknięte od zewnątrz. Od zewnątrz powiedziałem. Drzwi do poprzedniej kabiny są zamknięte od drugiej strony. Patrząc przez okno, kabina wydaje się czarna jak smoła. Carly Heartman, czyli kręcono włosy człowiek. Przepraszam. Bez odpowiedzi. No jeszcze raz, czekajcie, po prostu skipnąłem. Oni śpią po prostu. Salaryman, coś mi się to kojarzy. Nie wiem. Salaryman, jakiś sprzedawca? Oni też śpią, bez odpowiedzi. Przeszukałeś walizkę, bagaż.
znajdujesz White Vial. Czyli coś, co te gryzki lubią na truciznę. Stara broszura. Wydaje się, że nie ma na niej nic interesującego. 100 z walizek, aha, bez nadzoru to samo. Wiecie, ja początkowo na pewno będę czytał te rzeczy. Bo wiadomo, no, chcecie też wiedzieć, co tu jest napisane. A z tego spisuje się w komentarzach, nie każdy z was zna język angielski. Dobra, tu jest to samo, drzwi są zamknięte. Musimy iść na lewo. Idziemy na lewo. Heroina, czyli są narkotyki. No to ładnie. No to ładnie. Więcej. Cloth fragment. Heroiny nie muszę tłumaczyć. Nie, no, nie bierzcie narkotyków. Narkotyki to jest największe zło. Ściana z walizek. Coś jest nie tak. Wszystkie walizki. Coś czuję. W ogóle zauważcie, możemy na skos latać, ej. Jakoś szybciej chyba? Ciekawe. Ile walizek? Jezu, jakieś dziwne sterowanie jest na tych skosach, wiecie? Motyl? Co tu się dzieje? Workshop? Miejsce, to już nie jest więcej pociąg, to już nie jest pociąg. Janitor. Woźny. Ty! Szukałem cię wszędzie. Myślałeś, że dokąd uciekłeś? Nie rozumiesz, jak bardzo się spieszymy? O Jezu, kliknąłem, nie wiem co. Nie wiem, co kliknąłem. Oczy dozorcy wybrzuszają się, jego twarz staje się coraz bardziej intensywna. Nie wiem, co wybrałem. Nikt tego od ciebie nie oczekuje. W końcu jesteś głupim człowiekiem. Ale co tam było napisane? Wracaj, a teraz wracaj na stół warsztatowy. Ej, czy tam jest dziewczynka? Nie, to chyba nie jest ta dziewczynka. Zobaczcie, jak w ogóle, zobaczcie, jak ta postać jest dziwna. I ma fiutkę między nogami, na wierzchu. To twoja ostatnia szansa. Następnym razem nadejdzie czas kary. Co miałbym robić? Dobra, siedźmy cicho. Pospiesz się. Mamy napięty termin. Jeśli nie zdążymy, będę musiał zrobić następną partię kostek z twojej skóry. Ty na co się gapisz? Nie ma tu nic do oglądania. Oczy na kostki. W sensie, oczy do roboty. Praca. Albo wyrwę ci te oczy z twojej ślicznej buzi. Dziewczynka w różu. Użyj klawiszy kierunkowych, aby użyć kostkę. Prosto, w prawo, w dół. Prosto, w prawo, w dół. Dziewczyna w różu próbuje zwrócić na siebie uwagę. Co idziemy? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Możemy wrócić? Jest tam tylko ciemność, nie możesz wrócić. Gdzie ty się wybierasz? Nie! Fuck! O nie... Janitor usiadł ci na drodze. Jezus. Rozmawiaj. Głupi człowiek, imbecyl. Derżnę ci gardło i poświartuję żywcem. To cię nauczy. O, po prostu daj mi odejść. Play me, co znaczy play me?
Nie wiem, co znaczy play me. Dokończę robotę na twoich plecach, jak już skończymy. Nie wiem, co wybrać. Po prostu pozwól mi odejść. Nie, dobra, dokończę robotę na twoich plecach. Zobaczysz, zobaczysz. Są losy gorsze niż śmierć. Jenny tak nie dba o twoje groźby. Uła. Marina skrzyła lewe ramię. Bawi mocno. Na razie rozmawiamy. Na razie rozmawiamy. Ach. Nie ma nawet takiej szansy, Draniu. Potrzebuję cię w moim warsztacie. Próbuję jeszcze uciec, ale... Aha. Dark Marina was defeat. Nauczę cię uciekać. Co? Żyje? Zobaczmy, jak pędzisz jak mały więzień bez tych swoich udek z kurczaka. What? Kawę napiję. A teraz wracaj do roboty. Jak mam wrócić do roboty? Woźny odszedł po więcej materiałów na kostki. Moje nóżki. Nic nie powiesz na nóżki? O, to ja odchodziłem stąd. Wracamy do pracy. Tu jest pełen sześcianów z wyrytymi dookoła różnymi znakami. Kostki są jednak puste. Wygląda na to, że wciąż brakuje im niektórych części. Gdzie my byliśmy? Gdzie my robiliśmy kostki? Chyba gdzieś tu. Sto sześcianów z wyrytymi na nich tajemniczymi znakami. Nie rozumiesz ich przeznaczenia. To jakieś runy. To są jakieś runy. W ogóle zobaczcie, ile tu jest dziwnych rzeczy. No to jest to samo. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie możemy nic. Tu też, nie? Czyli no, czołgamy się. Czołgamy się. Huk wie gdzie, ale gdzieś się czołgamy. No nie mamy nóżek i ani jednej ręki w sumie. Body one. Mamy heroinkę. Użyjmy heroiny. O, mamy nóżki i rękę. Uuu, odlot. Aha. Czyli dało nam to immunity na ból i tak dalej. Healing? Talk? Możemy go użyć niestety. Healing, cloth fragment. Użyjmy. Krwawimy przynajmniej. Wróżimy skórzanej Biblii. Ej, to jest chyba to samo, co wtedy, nie? Grogoroth, niszczyciel ludzi. Ten, który rozpoczyna nowy świt siłą i przemocą. Grogoroth jest drugą częścią najbardziej pierwotnej dwoistości. Stworzenie i zniszczenie. Gdzie jedno nie istnieje bez drugiego. Słowo zniszczenie jest często kojarzone ze złem tego świata. To oczywiście głupota. Nie ma miejsca na nowe stworzenie, jeśli... Slate. To znaczy slate. Łupek? Łupek? Ciekawe. Nie ma miejsca na stworzenie, jeśli łupek nie zostanie wpierw oczyszczony i żniony. Człowiek boi się zniszczenia. Człowiek przyzwyczaja się do ciszy i spokoju. Człowiek tyje i boi się zmian. Zmiana jest nieunikniona, tak jak Grogoroth.
Trzeba zrozumieć, że zniszczenie jest pewnego rodzaju. Nie jest wymierzone konkretnie w jednego człowieka. Po prostu istnieje. Grogoroth jest związany z Bogiem Stworzenia, Sylwianem i ich dzieckiem Bogiem Natury Winuszką. O, więcej się dowiadujemy o bogach. Czyli Sylwian i Grogoroth mieli dziecko. Winuszka. Winuszka jest Bogiem Natury. Trzeba to pamiętać. Grogoroth operuje ludzkości błogosławieństwo magii krwi. Ciągłe składanie ofiar w jego imieniu utrzyma ten związek. Znalazł Grogorotha zwiększa siłę fizyczną noszącego. O, dobrze wiedzieć. Tekst zawiera sigil Grogorotha i instrukcję, jak go używać. Sigil? Sigil to chyba znak, z tego co pamiętam, prawda? Party Talk Engrave. Co znaczy Engrave? Dobra, rozumiem. Engrave to jest rzeźbienie, znak na party memberze, czyli na członku drużyny. Benefit znaku daje po prostu wartości od boga, do którego należą. Historycznie znaki były rzeźbione na ciałach. Ale nowoczesne partycje preferują znaki na twarzy. Aha. Ciekawe. O. I co, możemy tak naprawdę engrave'ować te znaki na różnych bogów. Zobaczcie, jaki to jest znak. Grogoroth. To są dwa kółka. Ciekawe. Dobra. Robimy to. Zobaczymy, jakie są skutki tego engrave'u. Rzeźbienie skończone. O kurde. Ale to masz piękny znaczek. Mówię, tak pewnie zaraz umrzemy, więc to nie jest problem, ale... Jestem ciekaw. Zobaczcie w ogóle, ile dłoni, rąk i innego. Martwe ramiona wyciągają się z pomiędzy desek. Idziemy w ciemność. Twoja głowa boli. Czujesz się, jakbyś utracił swój umysł. No i poznajemy to miejsce. Bogowie. To jest Bóg Cierpienia. Tu jest Francis nawet. Ło! No i Francis, co pan tu robisz? Będą jacyś inni bogowie? Będą jacyś inni bogowie. Tu jeszcze jest jakaś osoba bez kaptura. Tu jest nasza bogini, która dała nam dzieciaka. No, znamy tych bogów, ej. Znaczy, nie wszystkich może, ale trochę ich znamy. Trochę ich znamy. To jest zapętlona lokacja, to jest pytanie. Wow! Gdzie ja jestem? Księżyc! Tajemnicza istota. A, tutaj jesteś. Tajemnicza istota wita cię monotonnym głosem. Zostałeś wyciągnięty z tego nasty, znam to słowo. Paskudne miejsce. Wchodziłeś głęboko w tę króliczą norę. Thank you.
Aby okazać swoją dobrą wolę, mój pan naprawił twoje rany i zadrapania. Co za radość. Teraz jesteś bezpieczny pod pięknym zielonym blaskiem księżyca. Witamy w księżycowej wieży. Definitywnie to jest Bóg. Bóg księżyca, księżycowy Bóg. W sensie nie mówię o tym kolesiu w zielonym, bo on widać, że jest jakimś sługą. To jest taki Kit Kat. Dosłownie. Dzięki za wydostanie stamtąd, co jest grane. Czy to jest koszmar? Dzięki za wyciągnięcie mnie stamtąd. Nie ma za co. Sekundka, przepraszam was. Ponieważ nasze słowa nie mogły dotrzeć do mojego pana, mówię w jego imieniu. A kim może być mój pan? Na razie powiedzmy, że to ten przestępca. Erher? Odstępny Bóg Księżyca. Erher. Erher, tak będę na niego nazywał. Mówił. I ja? Możesz nazywać mnie Perkele. Jestem tylko pokornym sługą jego niebieskiego majestatu. Jesteś śniącym. Jesteś marzycielem, przepraszam, nie śniącym, Boże, pomyliłem słowa. I on jest... Nie, dobrze powiedziałem. Jesteś śniącym, a on jest snem. Bo Dreamer jeszcze może być marzycielem. Mój mistrz zaprosił 14 z was, abyście dołączyli do nas w tym jubileuszu o kosmicznych proporcjach. 14 kandydatów, ale tylko jeden zwycięzca. Festiwal Termina na nas czeka. Jest już nadszedł. Czym jest Festiwal Termina? Nie rozumiem niczego z tego. Nie chcę być częścią tego. Czym jest Festiwal Termina? To festiwal, który ma dać wam, ludziom, spojrzenie na wielkość i szansę na osiągnięcie wspaniałych wyżyn. Festiwal do zakończenia wszystkich festiwali. To wszystko musi być dla ciebie bardzo irytujące. Nie będę cię w tej chwili obciążał dodatkowymi informacjami. Kieruj się w stronę wieży. Na razie to wszystko, co musisz wiedzieć. Chętnie odpowiem na pytania po dotarciu na miejsce. Ale do tego czasu... pozwól się nam spotkać pod księżycowym światłem. O, obudziliśmy się. Obudziłeś się nagle. Czy to było wszystko snem? Pociąg. Wydaje się, że się zatrzymał. I możemy się znów ruszać. Ciekawe. Dobra, są zamknięte. Wszystko nadal jest czarne. Wszystko nadal jest czarne. Ciekawe dlaczego. O, może jednak to nie był sen. Tędy jest wyjście? Nie. Kurde, czyli użyłem heroinę. Niedobrze. Niedobrze. Byłem przekonany, że skończymy raczej jako martwi ludzie. Jako martwi ludzie. Tu ktoś jest. Pusta walizka. W środku są jeszcze pojedyncze skarpetki i majtki, co sugeruje, że ktoś wyszedł w pośpiechu. Mężczyzna w garniturze mówi do siebie. Wydaje się być całkowicie zagubiony we własnych myślach. No to jest ten Salaryman. Jestem już w tej chwili spóźniony. Tak bardzo spóźniony.
Mężczyzna w klatkowanych spodniach. Więc to musi być teraz najlepszy plan działania. Przerwać dyskusję. O, cześć. W ogóle... Są chyba wszyscy, prawie wszyscy członków. Chociaż nie, czekajcie. Łamie. Jest tylko Mage. Reszty chyba nie znamy. O, w końcu się obudziłeś. Obudziłaś. Nie dajcie się... Nie martwcie się, nie przykleicie sobie coś takiego. Idę swoją drogą. Co się dzieje? Musisz być tak samo nieświadomy jak reszta z nas. Pociąg zostawił nas tutaj, na obrzeżach miasta. Cały personel pociągu, wszyscy zniknęli, bez wyjaśnień. To jest szalone. Czy to jest ciągle koszmar? To jest szalone. Tak. To jest w tej chwili tajemnicą. Zdecydowaliśmy się zostać i poczekać tutaj przez chwilę. Ktoś musi przyjść po pociąg prędzej czy później. Więc jeżeli się nie spieszysz, polecam po prostu usiąść na środku i spróbować się zrelaksować. Może moglibyśmy się sobie przedstawić. Spróbujmy. Dziewczyna w okularach, to jest ona. Tutaj, podnosi rękę. Moje imię to Olivia. Miło mi was wszystkich poznać. Możecie nazywać mnie August. Ten koleś po prawej stronie obok nas. Dziewczyna w brązowej kurtce. Karina Sauer. Journalista na służbie. Journalist. Ja się sprawdzę to. Journalist. Wydaje mi się, że to jest reporter. Dziennikarz, dokładnie. Czyli tak, to jeszcze ona jest tutaj w sumie. Blondynek. Cześć, jestem Henryk. I on jest generyk, czy beneryk, czy deneryk? I ten tajemniczy mężczyzna tutaj to Osa. Henryk. On był Osą, prawda? Osa. Jestem pewny, że właśnie tak miał na imię. Obudziliśmy się jako pierwsi. Nie, on też był w sumie. To jest ten bez tego jednego oka. Zanim wyszedłeś, rozmawialiśmy o tym. Widziałeś realistyczny koszmar przed przebudzeniem, prawda? Ten dziwny księżycowy sen, tak. Widziałeś ten sen również? Jaki sen? Widziałeś również ten sen? Wszyscy widzieliśmy ten sam sen, zanim obudziliśmy się w pociągu. Księżyc, dziewczyna w różowej sukience, festiwal w terminie. Wszystko było zbyt realne, żeby było tylko snem. Nie rozmawiajmy już więcej o tym. Powinniśmy zapytać tę świnię wojskową. Ta świnia z Bermy. Właśnie, bo tu jednej sobie brakowało teraz. Za bardzo się spieszył, żeby wyjść. Założę się, że coś widział. To pachnie sadystycznym eksperymentem wojskowym. Brzmi dokładnie jak coś, w czym brałaby udział armia Bremy. Podobne halucynogeny eksperymentowali na więźniach wojennych.
Teraz, gdy wojna się skończyła, muszą zdobyć króliki doświadczalne gdzie indziej. Chciałbym mieć twoją zdolność i zawziętość, ale... Naprawdę trudno mi uwierzyć w każdą teorię spiskową, która krąży wokół. Jestem dziennikarką. Prowadziłam wojny, wiesz o tym. Czy byłam na wojnę, wiesz o tym. Nie potrzebuję, żeby jakiś obcokrajowiec mówił mi, co jest możliwe, a co nie. Nie widziałeś tego, co ja widziałam w ciągu ostatnich kilku lat. Ja też relacjonowałem wojny. Wszyscy mężczyźni i kobiety w ciągu ostatniej dekady lub dwóch relacjonowali wojny. Do czego zmierzasz? Widziałem sporo halucynogenów jako lekarz i mogę powiedzieć z pierwszej ręki, że nie ma znanych substancji chemicznych, które tworzą takie żywe wizje. I to jest lekarz. Zwłaszcza wizje, które są identyczne do tak wielu osób. Można poczuć rosnące napięcie między tym dwojgiem ludzi. Głębokie wyschnięcie. Rozumiem, że na tym skończyliśmy. Chociaż bardzo bym chciał, nie mam czasu na zabawę z wami. Też mam swoją pracę. Którędy do miasta? Spójrz w górę ponad las. Musisz widzieć te wieże wyprostowane we mgle. Te wieże są znacznikami centrum Preville. Preville. Mów Preville, Shiro. Można tam dojść pieszo przez nas. To nie jest tak daleko. Czyli to jest miasto Preville. W porządku więc. Jeśli kogoś zobaczę, dam im znać, że tu czekacie. Miłej zabawy, miłego szukania informacji z tego sennego miasteczka. Wiesz, gdzie nas znaleźć, jeśli coś się wydarzy. Co zamierzasz zrobić? Ja również będę się zbierać. Idziemy czy czekamy? Idziemy. Jasne. Nie pozwól nam cię spowalniać. Dzień pierwszy. Prologue with the moon? Chyba tak. Dobra. Ja mogę zapisać to jak człowiek. Nie mogę zapisać to jak człowiek. Oh no. Lipa. I właśnie, o to właśnie chodzi, moi drodzy. Ja teraz... Czemu w ogóle mam ten nóż przy sobie? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. Ja tutaj skończę. Bo... No już to jest w sumie czas. Co ono tutaj w ogóle robi? Tu jest mechanik. Nie, tu muszą być wszystkie osoby. Możemy go zaatakować nawet. Wow. Wszystkich możemy chyba atakować. Good afternoon. Tsukida Tanaka. Miło mi cię poznać. To naprawdę kłopotliwe. To się stało z naszą podróżą pociągiem. Nie jestem do końca pewien, co robić.
Mam pilną sprawę w mieście. Mam jechać dalej, czy poczekać na pociąg? Idź na piechotę. Poczekaj na pociąg, nie wiem. Zaatakuj go. Idź na piechotę. Myślę, że masz rację. Miasto nie jest aż tak daleko. Właśnie, tylko jak coś cię zerze, to będzie twój problem. Przy okazji będę mógł pozwiedzać lokalną florę i faunę. Nara. Idziemy za nim. Zobaczymy, czy ktoś go nie zje przy okazji. No ciekawe. Jakieś beczki. Moldy bread. Co, już się zgubiłeś? Turni brzepa. Zobaczymy, czy on tam będzie. Nie? Już zniknął? Tak, już go nie ma. Dobra, moi drodzy, ja tu kończę. Ja się na pewno jeszcze cofnę, żeby nie było. Ja się cofnę. Znów wszystko sobie tam poogarniam. No i chyba jednak będę musiał tutaj coś ogarnąć z tymi save'ami. No bo potrzebuję mieć taki zapis, wiecie, krytyczny. W szczególności, że gramy na trybie średnim, więc tym bardziej chciałbym to ogarnąć. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę do Shiro. Oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z Fear and Hunger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.